Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii Szuszej gra w Rimworld Hardcore SK Modpack. Tak więc w tym odcinku zaczniemy coś wyprawiać w mojej pracowni. Usuniemy tutaj tą pracownię, bo mi będzie niepotrzebna. Zrobimy lepszy magazyn i tak dalej, i tak dalej. Tak więc do dzieła, bo dużo pracy przed moimi kolonistami wiernymi. Chwilowo nie bardzo muszę polować. Natomiast jak się skończy jedzenie, bo mam 150 sztuk jedzenia. Jak przyjdzie lato, to dobrze, że większość tego to jest mało psuwalne, że tak powiem, jedzenie. Przede wszystkim zrobimy sobie tak. Tu zrobimy przetwórstwo. Rudy. Tak więc raz, dwa, trzy, cztery. Sześć. Siedem. Czternaście mam tego i lecimy po kolei. Wyczyść wszystko. Krytyczny. Kopiuj. Wklej, 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 wklej. Wklej, wklej. Wklej. Zacznijmy od tego. Tutaj damy węgiel. I teraz resursy. Metal. Możemy jechać po kolei. Bauxite. Tin. Radioaktywnego tu nie będziemy trzymać. Gold. Silver. Okej. Okay. Iron. Teraz rzadkie. Ilmenite, nikiel, pyluryzyt, wolframit. Węgiel już mamy. Możemy dać jeszcze nitrę, piasek i rubble. Okej. To będzie tak. Produkcja, no to piec, taki podstawowy piec mi tylko został na początek z limestone'u. Mógłbym dwa w sumie takie zrobić, ale po co mi dwa takie, zrobię jeden. Dobra. Później tutaj robimy. Nie, z tej strony zrobimy. Tutaj zrobimy taki trochę większy. Tak, i później. Raz. I dwa. Tutaj damy N, N i N. A nie, bo ja dałem copy. A to tak, krytyczny, wyczyść wszystko. Teraz dam kopiuj i teraz J, J. Dobra. Tutaj damy chunky, stone chunky, limestone. Tutaj damy woodlock, a tutaj damy woodplank. I teraz produkcja. Tutaj damy sawmill. A
tutaj damy machining. Tylko że damy go tak. Tu będzie jeden, tu będzie drugi. A tutaj później będą jeszcze do robienia szkła i innych takich rzeczy właśnie. Tutaj mamy ten piasek. A nie, dobra, piasek akurat może tam być. Tu będzie po prostu drugi piasek. No i teraz moi ludzie to ogarną, raz, dwa. Jak to ogarną, to lecimy dalej. Limestone, no niby 200 mam, 225 nawet. Ogólnie jak ten piec się tu odpali, to tu taka temperatura zacznie być, a już minus 34 jest na zewnątrz. No więc trzeba uważać. No przecież mam tylko stopień. Aha, bo mam jeszcze granitowych bloków sandstone'owych. Tak ja bym chciał, ale tu się chyba nie da ustawić. Żeby liczyło tylko limestone'owe, no nic, no to dodamy, żeby 250 więcej zrobiło. I minimalny stok to będzie 300. A oni teraz ładnie sprzątają. Tutaj akurat jest więcej tego. Jest też trochę limestone'u. Szkoda, że bloków nie można właśnie tak ujednolicić. Da. Widzę, że już mało do robienia mają, skoro noszą rzeczy. To również podłogi można zrobić. To jedna osoba się będzie mogła zająć robieniem desek. Tylko że tutaj będziemy już te deski robić. Wood kindling. Nie tu, tylko zrób to póki nie masz. 150 minimalnie. 75 i deski zrób dopóki nie masz. A 300 minimalnie, 200 powinno styknąć tyle. I będzie ładna pracownia. No jak tylko tu się piec odpali, to w ogóle będzie dobrze. Tak, jeszcze tutaj chciałem zon. Tutaj robimy taki ogólny stockpile. O, niech będzie normalnym w priorytecie. Wszystko co się nie będzie tutaj mieściło na tych mniejszych, właśnie tam będzie szło. Tak, niech Sule położy deski. Jest right. Ilu jest? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu.
Ja mam broń palną, ale czy mam amunicję? Do Lienfielda? Dobra, do Lienfielda mam, do pistoletu też. Dobra, to powinienem się być w stanie obronić. Oni idą stąd. Czy oni na tym zimie wytrzymają? Od minus 2? Nie. Time zamarznie na przykład. Jest minus 18 przecież. Oni powinni pozamarzać. No, ale i tak się będę musiał bronić, widzę. Tutaj jest taki pas fajny. Zobaczmy tak, pan z łukiem, czyli wilku, stanie tu. Ta ze strzelbą stanie tu. Z pistoletem tu. A, strzelają. Boom. Albo tu z maczugą idą. Ten na pewno dostanie snapshoty. O nie, reloading leci. A nie, nie jest wam zimno? A dobra, jest im zimno, ale... Dobra. A, uciekają. Oni poprzeżywali. Czy ten ma ciekawe cechy? Strong... crafting, ma wysoki crafting. Dobra, to ja z mojego szpitala zrobię więzienie. Patrzmy. Ach, czyli tego. Bierzemy go, łapiemy. Ten, jakie masz te? Te ma dobry crafting, ale nie ma strzelania niestety. A ona? Nie, jej na pewno nie bierzemy, ten zginął. To się muszę nad nim zastanowić, no bo niby jest zapalony do craftingu, a crafterzy się przydają, tylko że ten jeszcze potrafi walczyć wręcz, to tamten już nic. Nie, to nie będziemy tracić moich cennych resursów. Nie będziemy tracić moich cennych resursów dla nich. Okej, ktoś go opatrzy. Sule. Trzeba go opatrzyć, żeby nie dostał infekcji. Prisoner. Chat and recruit. Będzie trzeba nowe łóżko zrobić. Łóżka tutaj standardowe. Z backskina może być. I drzwi. To będzie crafter. I on będzie się zajmował cały czas craftowaniem. To mi przestanie brakować rzeczy, nawet wtedy, kiedy każdy będzie miał jakieś zajęcie. A który jest dzień? 8 dzień zimy, a ja mam ciągle 120 jedzenia, więc przetrwamy zimę na pewno.
Ogólnie w ciemnościach oni też chyba wolniej pracują. Aż żebyś nie zamarzł. No wilku, nakłoń go. Nie wyszło. Trzeba go wpierw zmiękczyć. Że tak powiem. Sule, aha, Sule oberwała w sumie, tak. To chwilowo zrobiłem tu. I kto ma jeszcze doktora? Hogar. Żeby ona infekcji nie dostała, jeżeli już nie dostała. Dobra. Dobrej jakości łóżko tu wyszło nawet. Aha, a tutaj podłogi nie ten. Home floorsy. Aha, trochę za mało tam zaznaczyłem. O, mamy piec. Teraz by było trzeba jeszcze... Make tin alloy. Niech będzie tin alloy. Zrób dopóki nie masz 200 i przy 100 niech się triggeruje. I teraz tak. Dwa, cztery, pięć, sześć. Nie. Okej. Clear all, krytyczny, copy, j, i teraz tak. Teraz tego będzie, jest więcej, resource, manufactured, metal alloy. Alnico, aluminium, copper, melchior, tin. Złoto, sterling, silver, ok. Brąz. Nie było. Melchior był, Sandasta nie było, Steel też nie było, dobra. Teraz Ultra Solid, Alnico było, Alpha Poly nie było, ale to będzie w innym pokoju. Nitinolu nie było. I tytanium w sumie. A reszty na razie nie będę miał. Chociaż tutaj do końca to będzie musiało być ustawione. Tak, żeby każdy był. W sumie łatwiej by było teraz ustawić, tak, żeby wszystko było. Stain.
Dobra, zróbmy jeszcze tych zon trochę. 2, 3, 4. Okej. O, one tutaj są, tylko kolory mi się pousuwały, okej. Clear or critical N. Coś się zbugowało. Kopiuj. Klej. Aha. A, dobra. Zły przycisk klikałem. A, jest krytyczny. A to jeszcze raz muszę zobaczyć, co mam. A, alniko, aluminium, koper, melchior, tin, złoto, srebro, brąz, melchior był, więc sandust, stal, alniko było, czyli nitinol i tytanium mam, tak? Czyli nie mam alfa poli, beta poli, ferrotytanium, nichrom, pobedę, stein, stelite, tych z Rayra raczej nie ma nigdzie. Kobalt. A, jest tytanium. Czyli raz, dwa, trzy. Trzy jeszcze potrzebuję akurat. Raz, dwa. Trzy. Kobalt. Magnes. Nikiel. I tungsten. Uff. Teraz to będzie wyglądało. Ja, Sule ładnie buduje. Ktoś powinien deski robić. Tak, wiem, że im jest zimno, ale... Aha, bo to jest outdoors. Tutaj trzeba drzwi zbudować. Okej. O, mamy nowego rekruta. Udało nam się Rodabello zrekrutować, więc też trzeba mu ustawić priorytet pracy. A więc Rodabello. Będziesz. O, będzie mógł pomagać w uprawie. No, a tak ogólnie to będziesz craftował w sumie. Jak nic nie będziesz miał do roboty, to możesz się zająć trochę researchem. A dobra, jeszcze raz wróć. Głównie będziesz craftował. Żeby on mi zaraz zimna nie umarł. Da, to możemy zdekonstruktować. I to też. To na razie jeszcze tu zostawimy.
No, Rodabello powinien uważać. Bo nie ma ubrań ciepłych. Buty mógłbym jeszcze zrobić, chyba jedne w takim razie. W sumie Rodabello sobie sam zrobi buty, o to jest myśl. A, nie, już X-Wilk robi buty. Nieważne. A, to jednak... A, bo to był chyba bug, że to tak strasznie nagrzewało. Widzę, że to naprawili po prostu, bo wcześniej, pamiętam jak miałem ten piec we wcześniejszej wersji modpaczki, to normalnie tutaj działy się okropne rzeczy. A czy Rodabello sobie ubrał buty? Tak, ubrał buty i do minus 13 wytrzyma, czyli nie jest teraz tak zimno. A dobra. Już na mnie nie poluje ten Sabertooth, a polował. Muszę uważać. Dobra, tu już ciekawe się będzie działo. W dodatku damy teraz sobie... Nie, tutaj za drzwiami damy. Jeden i drugi. Tutaj damy piasek. Tutaj to na razie zostawimy pusty. Natomiast tu jeszcze dodam raz i dwa jot i tutaj damy gruz. A tutaj damy te stone blocks, właśnie limestone blocks. A tu co chciałem dać? A też bloki, też limestone bloki, okej. Dobra, nie jest źle. Zimy, noce są dość chłodne. Minus 20, nie wyobrażam sobie. Dobra, ładnie tutaj wszystko ogarniają. Chcę, żeby ten storage był słabszej jego ważności niż ten. O, jest animal hunting. Trochę ma jeszcze do mojej bazy, ale idzie. On musi się robakiem zadowolić. No tak, bo on nie poluje, jeżeli nie jesteśmy na zewnątrz. Więc muszę uważać, jak moi ludzie będą wychodzić na zewnątrz, bo ten Sabertooth w końcu zgłodnieje i się na mnie rzuci. Zabraknie robaków czy innych rzeczy do jedzenia. Co to znaczy ta piąstka koło Rodabella? Masz o full bedroom. Dobra, zrobimy ci ładniejszy, czekaj. Damy ci też podłogę chociaż.
Dobra, nie ma na razie Animal Hunting. Moja Arkadia się trzyma. Mieliśmy tylko jeden atak do tej pory. Ale nie będę narzekać, bo przynajmniej dało się dzięki temu przygotować na zimę. Chociaż z tego co widzę, to już mi się żarło kończy powoli. Tak samo jak amunicja do broni palnej. Więc musiałbym powoli ogarnąć. Zrobię chyba sobie tutaj. Research bench. Czy tu? Nie, no, tu będzie jadalnia. Tu myślę będzie dobrze. Tu będą beczki. Tu będzie research w magazynie. Tylko muszę uważać na ten. Muszę uważać, bo na pewno mam tych komponentów. Tylko one są na mapie rozsiane. Aha, nie, dobra. Tutaj damy priority important. Takie stockpile będą normal. To jest important, a to jest critical. O, i mamy research. Teraz możemy prowadzić badania na temat quarry. Jest animal hunting. Od góry będzie szło, szedł na mnie. Na Hogara idzie pewnie, który jest jeszcze lazuku. A, Sulewiera i X wilku, chodźcie tu. Oj, trochę późno. Poluje na wilka. O, szybko coś padło. Okej. Dziękować. Fajnie, mięsko samo do mnie przyszło, że tak powiem. Dobra, ale z craftingiem już idzie coraz lepiej. Jakby co, mam też trochę jagód i innych takich rzeczy. Ale jedzenia mam mało. Prądem to chyba przesadziłem trochę. Na wilku teraz będzie prowadził badania. Wilku będzie prowadził badania ponad tym. To w sumie tak nie najlepiej. A teraz opróżniają ten magazyn na rzecz tamtego. O nie! Gdzie? Chwila. Uff.
Niezbyt blisko mnie. A, dobra, tam niech sobie będą. Tylko one się w sumie będą mnożyć. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Za 3 dni będą 4 takie hajwy. Na pewno trzeba będzie kontrolować ich ilość tutaj. Ale to by było dobre, darmowe źródło żarcia w sumie. Jakbym tutaj sobie po prostu przychodził raz na jakiś czas, polował na nich, to by była dobra opcja. A ten w ogóle, one zimna nie wytrzymują chyba. No bo co się niszczy? Obstawiam, że zimno. Aha, no to nie będzie dobre źródło żarcia. A te teraz będą sobie chodzić. Już myślałem, że mi się tutaj w samym środku moich pokoi pojawiły. To by było trochę gorsze. A czemu tu się podłoga nie zrobiła? Dobra. Tego mamy. Research ładnie leci. Właśnie, czy ja już mogę quarry mieć? Produkcja. Nie, teraz dopiero robi research na quarry. A później zrobię produkcję, żeby mieć ammo crafting. Chociaż wpierw w sumie by mi się prąd bardziej chyba przydał. A, zrobimy tutaj jednak nie 300, tylko 600. O, mamy research skończony. To ja chcę teraz elektryczność. A nie, wpierw chciałem produkcję. Nie, wpierw zrobimy elektryczność. Tutaj. A nie, produkcja i tak mi się przyda chyba jako pierwsze. Candy. Piec. Ammo. A to nie. To może jednak Electronic Basic. Może tu. A ty, ja bym chciał, żeby te wszystkie komponenty w sumie wpierw przynieśli, więc poczekam, aż opróżnią ten stok, ten magazyn. Jeszcze z jeden dzień powinno być ok. Te mrówki tutaj ciągle są. Chociaż ta jedna gdzieś poszła. Tylko one teraz zgłodnieją. A nie, dobra, są obydwie tutaj. One zgłodnieją, to pewnie się na mnie rzucą. A to spoko. Poczekam, aż jedzenie samo do mnie przyjdzie. Zaraz się wiosna rozpocznie. Tylko akurat na tej mapie wiosna i tak będzie minusowa. Dobra, mamy kolejny research, kolejne badania skończone. Na to w sumie by była chyba lepsza beczka. Akcesoria. Tylko właśnie te komponenty. Lepiej nie robić beczek, dopóki nie mam własnej produkcji komponentów.
Którą chyba będę jednak tutaj robił. Jakby mój workshop będzie musiał właśnie być w takiej pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czy tutaj bym postawił kolejny ten? No tak zrobimy. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pracownia będzie dość sporych rozmiarów, z tego co widzę. Jeżeli chcę tak, żeby ładnie było. No, zaczęła się wiosna, może zaczną się pojawiać jakieś zwierzęta. I nie chodzi mi o graczy LOLa, będę móc... Ach, też żenujący żart prowadzącego. Dobra. Dach jest już położony. Czyli możemy tutaj zrobić dekonstrukt. A jedzenia mam jeszcze gdzieś na 5 dni, mi się wydaje. O. Ale teraz będzie na coraz więcej, znowu się robiło. Bo tak jak mówiłem, przyszła zwierzyna się pojawiła. A wilku ciągle robi badania. Prowadzi badania. Śpicie, śpicie. Zasłużyliście nawet, nie powiem. Najgorzej będzie też z pracownią chemiczną, ona tyle miejsca zajmie. Co tutaj będzie? Spacecraft mi spadnie. Escape pod. O, ja sobie daruję escape poda, naprawdę. A dobra, spróbujmy. Zaraz ktoś tu przyjdzie to otworzyć. Ktoś idzie? Nie, nikt nie idzie. No dobra, Hogar przyjdzie, bo ma nóż. I wyjdzie mi stąd. O, meteoryt. Wow, dość blisko mojej bazy. Miałem szczęście. Jak tam, Hogar, se radzisz, idziesz? Gdzie jest to Abomination? Tutaj będzie to Abomination. Nie, tu jest złoto. I srebro, i tyle. Ja nie widzę nigdzie tego Abomination.
Więc ono jest chyba niewidzialne. A gdzie idzie Sule? Aha. Idą zbierać jagódki. Dobra, no, na razie menadżer, gdzie jest menadżer? Na razie jagódki ustawię sobie na 0. Muszę ustawić mapę. Trochę inną. Right. Dużo ludzi. Sule, wilku, ty ziomuś idź po tą, po maczugę, Hogara też tu weźmiemy i Wiera. Dobra, jest aim shot, jest aim shot i ty możesz spamić. Da, ty z pistoletu też już możesz spamić. Wow, oni mają pistolet. Hogar, bądź bohaterem. Oni mają broń palną. Nie! Niedobrze. Jeżeli oni nie zaczną zaraz uciekać, to będzie po kolonii. A chyba jest po kolonii. Nie. Tak, porwą każdego. Nie, zostawiam mi jednego kolonistę. A nie, bo mam tylko 4. Czyli porwą każdego, czyli GG. No dobra, jakby miało być GG. To użyję takiego cofnięcia minimalnego w czasie do ostatniego save'a. Tak, to był mój błąd, że nie sprawdziłem jakie ich broni mają. No i przydałoby się zrobić jakieś balisty i tego typu rzeczy. Byłoby naprawdę lepiej. Muszę poprawić moją obronę na pewno. Tak więc dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w następnym, w którym odrobinę cofniemy się w czasie. Na razie, cześć, pa, pa.